Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej. Kornel, niestety dzisiaj tylko w Głogowie zdobywamy jeden punkt, no ale chyba trzeba się cieszyć, bo to kolejny punkt do tej układanki całego sezonu. Tak, ale jest lekki niedosyt, bo prowadziliśmy, było naprawdę ciężko. No, pierwsza połówka, gdzieś tam mieliśmy niby swoje sytuacje, ale to nie były jakieś takie klarowne sytuacje i mieliśmy problem z przełamaniem Chrobrego, ale w drugiej połówce udało nam się z rzutu karnego strzelić bramkę i szkoda, że tak szybko straciliśmy zaraz na 1-1, bo jakbyśmy to przetrzymali, to myślę, że byśmy to dowieźli, bo tak naprawdę Chroby nie zagroził nam dzisiaj w ogóle. Nie wiem, czy za bardzo nawet chciał nam zagrozić, a tak naprawdę straciliśmy bramkę i mamy remis, no ale mówię, no trzeba się cieszyć z każdego punktu, jak nie można wygrać, to trzeba zremisować i trzeba ten punkt szanować. No właśnie, Podbeskidzie praktycznie przez całe spotkanie prowadziło grę, dominowało, no ale czegoś brakowało, możesz powiedzieć, czego dzisiaj zabrakło? Nie wiem, no widać, no nie szło nam ta gra kombinacyjna z przodu, gdzieś nie mogliśmy załapać jakieś tam, no dużo też niedokładności było i gdzieś może przez to też się taka nerwowość wprowadzała, ale no mówię, no takie mecze będą i trzeba się na to nastawić, że z rywalami z dołu tabeli tak będzie to wyglądać i trzeba walczyć. Jesteśmy po 17 kolejce, czyli kończymy dzisiaj rundę jesienną. Podbeskidzie na tą chwilę jest drugie w tabeli. No chyba nie pozostaje nic innego, jak powtórzyć równie dobrą rundę na wiosnę. Tak, no my za wszelką cenę podchodzimy do tego, że w każdym meczu chcemy wygrywać i dlatego mamy takie niedosyty po niektórych meczach, bo wiemy, że można było jeszcze więcej wycisnąć, a każdy punkt się będzie na koniec liczył, więc mówię, no zaczynamy tak jakby już te mecze awansem i walczymy, no jak życzę sobie, żebyśmy minimalnie zdobyli tyle samo punktów, co w tej rundzie, to sądzę, że będzie bardzo dobrze. No właśnie, dwa najbliższe mecze u siebie z Zagłębiem Sosnowiec oraz z Chojniczanką Chojnice. Też na pewno spotkania z gatunku tych ważnych, żeby wiosnę przystąpić, jeżeli się uda, z pozycji lidera. No na pewno i tym bardziej, że zaczynamy dwoma meczami u siebie i kończymy na Mielcu, więc trzy ostatnie mecze, no spinamy po ślady i walczymy. Mam nadzieję, że z kompletami punktów.